Co powstrzymało twórcę drugiego najstarszego skansenu w Polsce przed sprzedażą zbiorów? Gdzie znajduje się największa kolekcja bursztynu kurpiowskiego? Co łączy Hankę Bielicką z Placem Czerwonym? Gdzie odkryto 70 szkieletów pochowanych w prezbiterium? Oraz czy istnieje podziemne przejście pod Narwią? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w ciągu jednego dnia w Łomży. Założony w 1927 roku przez Adama Chętnika skansen kurpiowski w Nowogrodzie jest drugim najstarszym muzeum budownictwa ludowego w Polsce. Zniszczony w czasie II wojny światowej, doczekał się odrodzenia dopiero pod koniec lat 50. Układ skansenu nie przedstawia typowej zabudowy wsi, a prezentuje dawną historię ludności kurpiowskiej, a w szczególności to, jak się kiedyś żyło i pracowało. Możemy tutaj zaobserwować budynki mieszkalne, poczynając od tych najbiedniejszych, na najbogatszych dworach kończąc. Skansen tworzą także liczne zabudowania wiejskie, młyny, karczmy, wiatraki oraz wszystko to, co występowało w miejscowościach z tamtych czasów. W latach 60. i 70. ściągnięto większość budynków, jakie możemy oglądać obecnie. Na obszarze około 3,5 hektara znajduje się 25 zabytkowych budynków drewnianych oraz kilkadziesiąt obiektów tzw. małej architektury – bramy, kapliczki, studnie. Dodatkowym plusem tego miejsca jest fakt, że co drugi budynek można również zwiedzić od środka. Twórca skansenu Adam Chętnik w 1939 roku omal nie wyprzedał, zmuszony sytuacją finansową i konfliktem z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym, większości zbiorów do muzeum w Ostrołęce. Transakcja nie doszła do skutku ze względu na wybuch II wojny światowej. Zaletą skansenu jest jego lokalizacja na wysokim brzegu Narwi. Widok z altany na zgromadzone tu obiekty i płynącą nieopodal rzekę oraz Puszczę Zieloną zapiera dech w piersiach. Będąc w Łomży, warto zajrzeć na chwilę do Muzeum Północno-Mazowieckiego, mieszczącego się w siedzibie dawnego gimnazjum miejskiego. Na pierwszy rzut oka zbiory nie należą do bardzo imponujących, ale znajduje się tam kilka ciekawych wystaw.
Część archeologiczna przedstawia historię od czasów pojawienia się człowieka nad Narwią w IX wieku przed naszą erą poprzez nadanie praw miejskich w 1418 do czasów współczesnych. Obejrzeć możemy zabytki krzemienne i rogowe, narzędzia i broń, naczynia gliniane, szkło, strój, dewocjonalia i monety. Bardzo ciekawa jest wystawa lamp naftowych gromadzonych w muzeum przez blisko 30 lat. Obejrzeć możemy 140 eksponatów pochodzących z XIX i XX wieku. Perłą muzeum jest jednak wystawa bursztynu do Rzecza Narwi. Zbiory liczą ponad 1000 eksponatów i obejmują narzędzia, warsztaty, surowiec i wyroby gotowe. Naprzeciw muzeum znajduje się późnogotycki kościół farny, wzniesiony w pierwszej połowie XVI wieku. Po zniszczeniach dokonanych w czasie potopu szwedzkiego miał tutaj miejsce generalny remont, który zmienił wystrój świątyni z gotyckiego na barokowy. W XX wieku katedra została regotyzowana i dziś stanowi wspaniały przykład tzw. gotyku mazowieckiego. Podczas prac remontowych w 2005 roku natrafiono pod posadzką na kryptę grobową. W wyniku prac archeologicznych odnaleziono 10 jednoosobowych krypt grobowych, w tym budowniczego katedry z XVI wieku. Było także wiele innych pochówków poza kryptami, w wykopanych w ziemi jamach. Do grudnia 2005 roku odkopano około 70 pochowanych pod prezbiterium szkieletów. W kościele znajduje się czczony przez wiernych cudowny obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej, koronowany w 1991 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Stary Rynek w Łomży to rozległy, prostokątny plac znajdujący się w Śródmieściu. Głównym budynkiem na rynku jest ratusz, który początkowo stał w jego centralnej części. Obecnie zajmuje wschodnią część placu. Łomżyński rynek nazywany jest często przez mieszkańców miasta Placem Czerwonym ze względu na kolor ułożonej tam kostki. Wokół rynku stoją odbudowane pseudobarokowe arkadowe kamienice, które powstały w miejscu klasycystycznych zniszczonych podczas wojny. Od rynku odchodzi ulica Farna, która stanowi obecnie deptak. Na początku deptaku znajdziecie ławeczkę najsłynniejszej łomżynianki, aktorki i artystki kabaretowej Hanki Bielickiej, która niemal całe swoje dzieciństwo i młodość spędziła w Łomży. Thank you.
Odwiedzając Łomżę, warto wybrać się na chwilę do pobliskiej Piątnicy i obejrzeć najlepiej zachowany fort pierwszy dawnej carskiej twierdzy. Świadek trzech wojen i dwóch oblężeń, zmagań Polaków, Niemców i Rosjan, obecnie opuszczony, jest atrakcją, którą muszą zobaczyć wszyscy miłośnicy fortyfikacji. W 1889 roku rozpoczęto budowę twierdzy Łomża, składającej się z fortów pierwszego, drugiego i trzeciego na prawym brzegu Narwi oraz mniejszych, niezachowanych czwartego i piątego na lewym. W warunkach pokoju stacjonował tu batalion artylerii, wyposażony w 8 ciężkich i 36 średnich dział. Te potężne fortyfikacje nie przydały się Rosjanom na wiele. Gdy w 1914 roku wojska niemieckie zaatakowały, Rosjanie opuścili twierdzę bez walki. Budowle forteczne wykonane są z betonu o grubości ścian i stropów od 1,5 do 2 metrów, połączone podziemnymi chodnikami, tak zwanymi poternami. Jeszcze nie tak dawno dostępne były 2-3 kondygnacje podziemi, ale po serii wypadków szyby zostały zamurowane bez ich wcześniejszego zbadania. Do dziś krążą wśród mieszkańców opowieści o podziemnych chodnikach biegnących pod Narwią, łączących forty z miastem. Fort pierwszy jest najlepiej zachowanym fortem dawnej twierdzy Łomża. Betonowe koszary szyjowe znajdują się w dobrym stanie i są stosunkowo mało zniszczone, a w typowych carskich toaletach możemy podziwiać jeszcze fragmenty glazury. Obecnie na terenie fortu częstymi gośćmi są miłośnicy rozgrywek ASG. Położona nad Narwią, na terenie zielonych płuc Polski, w sąsiedztwie dwóch parków narodowych Biebrzańskiego i Narwieńskiego, Łomża to atrakcyjne miasto o wielowiekowej historii i ciekawych zabytkach. Położona na pięknej skarpie, wokół niepowtarzalnych obszarów bagiennych, stanowi doskonałą bazę dla tych, którzy potrafią docenić niepowtarzalną przyrodę i nietuzinkowe zabytki pogranicza Mazowsza i Kurpi.